Witam wszystkich graczy. Dzisiaj dla mnie wielki dzień, ponieważ jest ponad 200 subskrypcji. Dziękuję Wam za to. To dla mnie naprawdę coś niesamowitego. Wiem, że to nie jest dużo w skali YouTube'a, jak mają po kilkaset tysięcy, czy milionów, czy kilkadziesiąt tysięcy, ale trzeba pamiętać, że ten kanał jest specjalizowany. To gra Path of Exile. O niej głównie tutaj w tej chwili mówię, robię odcinki dla Was i w tej grze trzeba troszeczkę myśleć. Ja wiem, że na przykład rozrywka, że tam mają 30 tysięcy, 40 tysięcy, w ciągu tygodnia nawet 5 tysięcy subskrypcji, bo ktoś się tam, nie wiem, głupio uśmiechnie, głupio przeklnie. No i pchają się tam ludzie, bo to jest proste, proste i nie zobowiązuje do myślenia. A na naszym kanale to trzeba trochę myśleć, dlatego one nie przyrastają tak szybko i dlatego właśnie jestem zadowolony, że aż 200 moich wspaniałych subskrybentów jest ze mną. Wiecie, jakie to uczucie? To jest dokładnie tak, jakbym, powiem Wam to obrazowo. Obrazowo będzie to wyglądało tak. Wstaję rano, podchodzę do okna, odsłaniam firanę, patrzę, a za oknem 200 osób i każda macha do mnie. To tak, jakbym miał 200 przyjaciół. No to jest takie uczucie. 200 osób za oknem macha do ciebie. Wspaniałe to dla mnie i bardzo Wam dziękuję za to. Jak będzie cieplej, czy może w czerwiec, maj, jak będzie ciepły, to ci, którzy są ze Szczecina, to można by było nawet się spotkać. A jeśli nawet i ci, co nie są ze Szczecina, mogliby przyjechać, jeśli mają takie możliwości. Spotkać się w jakimś gronie, w jakimś miejscu, jakieś piwko, jak ktoś nie pije, no to orężatka i tak dalej. I byśmy sobie porozmawiali. Co wy na to? Piszcie w komentarzach. To by był nawet niezły pomysł, może by było wymienić się doświadczeniami, pogadać i tak dalej. No super, że mam te 200, już teraz ponad nawet subskrypcji. Mam nadzieję, że dalej kanał będzie się rozwijał. Ja ze swojej strony wszystko zrobię, żeby tak było. Wiem, że są oczekiwania tego typu, że chcecie dużo poradników. No będę musiał to zrobić, bo na razie to ja ciągnę te odcinki tej ligi SSF. Co prawda też ludzie to oglądają, bo widzę, że jest jakaś oglądalność i zwłaszcza początkujący, ale poradniki to jest to coś, co jest potrzebne, bo bardzo duży napływ jest młodych, jeszcze niedoświadczonych ludzi, którzy szukają po prostu dobrej gry i chcą swoją po prostu inteligencję wykazać w tej grze, ale nawet jak się ma inteligencję i zaczyna się w Path of Exile, to nikt nie jest od razu na początku mądry, jak się uczy. No mówię, tej gry trzeba się uczyć, no już nie mówię latami, no ale no trzeba grać kilka miesięcy, żeby ją, zwłaszcza, że ona jest w języku angielskim, a my myślimy w języku polskim i nawet to drzewo pasywne, jak są tam te opisy i ten, to w języku angielskim, jak człowiek łyknie go gdzieś w szkole, bo uczą teraz, nie, mnie tam kiedyś rosyjskiego uczyli, też nie kumam tego angielskiego tak, jak powinienem, no ale cóż, no też, ale nie myślę po angielsku. Jeśli ktoś myśli po angielsku, to ogarnie od razu to całe drzewo pasywne i od razu łatwiej mu się buildy robi i opracowuje jakieś ciekawe właśnie rozwiązania. Dlatego, no, to jest ten problem, nie? No nie jest w języku polskim ta gra, wiadomo, jakby była w polskim, inaczej by się myślało w tym kierunku. Kochani, dziękuję za te subskrypcje, to naprawdę dla mnie wielki dzień. To nie znaczy, że się zaraz upiję czy coś, bo już zamierzam zaraz za chwilę po tym moim tutaj podziękowaniu kręcić następny odcinek o naszym twardzioszku. No ale no jestem wzruszony, dziękuję i dziękuję jeszcze raz Wam wszystkim.